Proszę Pani, są fundacje, która będzie monitorować pracę lat Rzymi do lipca przyszłego roku. Witamy Panie. Wspieram obecność Państwa radnych w liczbie zapewniającej forum. Otwieram 30. sesję radnych. Szanowni Państwo, stwierdzam, że do protokołu z poprzedniej sesji nie wpłynęły żadne sprostowania, przez co uznaje się, że protokół uważamy za przyjęty. Proszę Państwa, musimy ustalić porządek obrad ustale. Najpierw wprowadzimy pod głosowanie wszystkie projekty uchwał, które wpłynęły później, aniżeli 10 dni przed sesją. I to się zaczyna od druku numer 306. Jest tego dużo, jak Państwo widzicie. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem druku nr 306 pod obrady dzisiejszej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Druk nr 307. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk nr 308. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk nr 309. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk nr 310. Kto jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk nr 311. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk nr 312. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk nr 313. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk nr 314. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk nr 315. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przepraszam, panie. Druk nr 316. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę Pan Paweł Bliskiego. Druk nr 317. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk nr 318. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk nr 319. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk nr 320. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk nr 321. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 322. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk nr 323. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk nr 324. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Teraz jest druk 325, to będzie druk Komisji Sportu. Jak Pan macie? To jest druk 325. Podział środków na budowę i modernizację prac, tak? Jak Pan wpłynął z linii numer 325. To będzie 325. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk nr 326 to będzie druk z kolei, przepraszam, w grupie radnych. To jest ten, który Pan Paweł Kowalski dostarczył. Kto jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. I druk 327 jest to druk również w grupie radnych. To jest też odpisanie do listy na 2013 rok do rozwiązki. Kto jest z Państwa za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wszystkie druki zostały wprowadzone do dzisiejszej obrady.
Szanowni Państwo, zaczniemy, proszę Państwa, od druku numer 306. A to nie pierwszy. Za przyszłym wyniku. A, no tak. Dobrze? I teraz wybierzmy na drugi. Dlaczego nie mieć? Dlatego, że 306 został druk projekt uchwały dotyczący powołania nowego radnego na stanowisko radnego dziedzicowego, aby móc z nami obradować spokojnie przez całą sesję. Szanowni Państwo, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego pana Andrzeja Zięby w sprawie, to była uchwała numer 29, 289 przez 2012 Rady Dzielnicy z dnia 28 sierpnia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. Na jego miejsce w skład Rady Dzielnicy 7 Zbyżniec wstępuje pan Jakub Markowski, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. Uchwały podejmujemy oczywiście zgodnie z naszymi kompetencjami. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. A to oznacza, że należy pana radnego zaprzysiąc. W związku z tym proszę Państwa wszystkich o powstanie. Szanowni Państwo, statut dzielnicy, paragraf 26 ustęp 2 mówi, że przed przystąpieniem do wykonania mandatu radni składają ślubowanie. To ślubowanie to jest zawarte w artykule 23a ustawy o samorządzie gminy z dnia 8 marca 1990 roku. Ja przeczytam rotę ślubowania. Pan radny wypowiada słowo ślubuje. Ślubowanie też może być złożone z dodaniem słów tak mi dopomóż Bóg. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję. Dziękujemy bardzo, gratulujemy. Może w związku z tym, że mamy nowego radnego, poprosimy go, aby zabrał, powiedział parę zdań o sobie, przybliżył nam troszeczkę swoją osobę. Takie malutkie ekspozycje. Kończę administrację publiczną na Akademii Krakowskiej Przyrodniczo-Angielskiego. No już od 12 lat mieszkam na Mielanach. Wcześniej mieszkałem, 14 lat mieszkałem w Przyżynach, tak więc no już dosyć długi staż mam, jeśli chodzi o mieszkańca Krakowa. Dodatkowo, jakbyście mieli Państwo problemy z wyborem różnych gier, na przykład wideo, albo pomoc w tej kwestii, więc służę, bo jestem researcherem dla firmy Playmakers. No i na bieżąco śledzę dział branżę gier wideo, tak więc jeżeli Państwo mielibyście jakieś pytania, czy kwestie, co kupić dziecku na prezent, to służę razem. Dwa lata temu startowałem w wyborach, żeby przypomnieć się. A mogę prosić Państwa o ciszę jedna, ponieważ to jest głos dla pana radnego Jakuba Markowskiego. Bardzo proszę się skoncentrować. I startowałem właśnie w tych wyborach, zdecydowałem się startować dwa lata temu w tych wyborach do Rady Dzielnicy, żeby jako mieszkaniec też mieć wpływ nie tylko jedne czyny na działalność tutaj w mojej okolicy i dzielnicy, tak więc może jak pana, nie wiem, Majewskiego uda się przydusić, żeby nie rozwalił całkiem budżetu Krakowa i żebyśmy nie mieli jakiegoś izby obrachunkowej i zarządu jakiegoś komisarycznego, no to tak, to może coś się uda do tej dzielnicy zrobić. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś może z Państwa ma jakieś krótkie pytanie do radnego? Rozumiem, że potem na końcu sesji może zadać.
Tak, proszę Państwa, trzeba.